This is a journey deep into darkness. There'll be no more stories after this. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku naszej serii Zagramy w Hellblade. W poprzednim odcinku zatrzymaliśmy się na bramie do Helheimu. No i musimy teraz tę bramę otworzyć. Żeby to zrobić, to co mówiłem pod koniec poprzedniego odcinka, musimy zabić dwóch bogów. Ja tylko zanim będziemy szli dalej, bo naprawdę nie chcemy zbyt dużo mówić w trakcie życzonym, jak gramy, muszę podzielić się swoimi wrażeniami. Generalnie twarz tej pani jest naprawdę hipnotyzująca. Ogólnie grafika w całej grze przedstawia się świetnie. No i zobaczymy, co nas będzie czekać. The Northmen say that in the beginning there was nothing but darkness. Bitter cold to the north, fiery hot to the south. They say the cold formed ice, which melted from the sparks from the south. The power of the darkness gave life to the dripping ice, and the first giant was born and was named Ymir. The ice continued to drip, and the power of the void gave life to it, and it became a cow whose milk fed the giant. That's right, a cow, but you weren't expecting that. Jak ciekawy sposób przedstawienia nordyckiej kultury w grze. Czy możemy teraz sobie wybrać, tylko bo tak. Chcemy najpierw unicestwić? Nie słychać w ogóle głosów już. Nie wiem, czy zauważyłeś tymczasowo. Masz rację. Ucichły. Zostaliśmy pozbawieni głosów. Wcześniej nam podpowiadały właśnie, żebyśmy wybrali któreś z drzwi. A teraz nagle umilkły. Gdzie idziemy? Nie wiem. Może najpierw iluzję. Spróbujmy. Answered. He comes from a land older than mankind, and the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. No, czyli jednak wybrałem drzwi do Boga Ognia. Tak, żółty nas zwiódł i stwierdziliśmy, że czerwony to będzie Bóg Ognia. No to. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast was badly burnt all over. She took pity on him, for he was not long for this world. Like her, who spoke of his own darkness, the Northman. Przynajmniej jest jakaś twarz na za wodospadem. Ciekawe, czy to jest prawdziwa taka iluzja. Iluzja, czy to rzeczywiście twarz w skale wykuta. Weźmy tu może. Szczerze? To wygląda jak iluzja. Tak, to wygląda jak iluzja. Ale być może można wejść do tego wodospad, spróbuj. Myślisz, że mogę tu wejść? Nie, nie mogę tu wejść. Wtedy. Nie, musimy iść mostem cały czas. Sekret odkrył, jakieś to pasmo górskie się tam ciągnie. Oddali. Na krajobrazy są naprawdę przepiękne. Tak. Głosy cały czas mówią, że jesteśmy w niebezpieczeństwie. Position.
Jeszcze jeden. Sporo ich tutaj, no. No, całkiem dużo, nie? Ten coraz częściej się blokują, w sensie bronią twoich ciosów. Udało się ich pokonać. Droga się otworzyła. Tak swoją drogą gramy na normalnym poziomie trudności. Jakby ktoś był ciekaw, na jakim poziomie gramy. I can still smell it. A sweet, sickly stench of burning human flesh. And I still hear their cries carried in the wind. Hear them too, Senua? Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Musimy znaleźć te symbole po raz wtóry. Nie wiem, czy tam na górze na przykład. Tam był Y jako drzewo, mi się wydaje. Prawo, prawo. Zwierpnie. Tutaj gdzieś? Tak, prawo, tam daleko, tam. A nie. To jest dużo tego. Nie, to chyba... Myślałem, że to... Nie, to jest chyba tutaj nawet pokazałeś takie jakby szablony, zobacz. Jak podejdę. No, czy to coś... A to trzeba obydwa znaleźć, tak? Jednocześnie. Jeszcze nie wiem, czy to... To osobno. No bo ten Y by pasował, to drzewo... Które drzewo tamto? To są takie ale jak tutaj się skupiam, to znikają te szablony. Jakbym musiał to gdzieś nad bramą zrobić. A duch mówi cały czas o jakichś krzykach, ofiarach. A tam ludzie wiszą na górze. No ale może źle to... Nie wiem. Rozkminiam. Może tam trzeba pójść oczywiście. Sprawdźmy to. Nie, no wszędzie się pokazuje. Znaki. No ale spójrz, te symbole są cały czas tutaj. No tutaj też się pojawiają. Może gdzieś u góry. Follow the screams. Myślę, że gdzieś tutaj u góry może to być. No. Smród palonego ciała. Patrz, tu jest, tak. Tak, ten duch mówił o smrodzie spalonych ciał. Faktycznie, i tutaj tak. Są spalone ciała. To teraz trzeba Y znaleźć. Znaczy, to nie jest Y, ale ja sobie tak mówię roboczo, no tak, Y. Tak. Jak tam byliśmy, to się pokazywały te znaczki. Tam? Tak, takie czerwone latające w powietrzu znaki, symbole. Gdzieś tutaj, widzisz? No, to jest dobrze, myślałem. A, to musiał się nałożyć z tym palem. Okay. The path to Helheim is sealed to the living, but you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. First came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now that they had slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. To jest cały czas głos tego... Chyba tak, tego druta. Druta. Będzie mówić na niego druh, mimo że ma drut na imię. Będzie mówić druh. Będzie... Nie chcę mówić na niego drut. Nie, nawet jest takim druhem poniekąd tak, dla powiedzmy. Nas. No, troszkę się kolejna tutaj brama. Zrobiło mrocznie. Znak naszego Boga. Przygotuj się na walkę, bo czuję, że... Tak, to chyba już ten moment, jak będziemy wychodzili. O kurczę! Wielki on jest. Rozpisz, że w grze nie ma w ogóle pasków życia, tylko jakby obrażenia na ciele pokazują, ile zostało do końca walki.
this. End it now. Wow, to było mocne. No tak, widać nasza koleżanka zapaliła się trochę w walce. Ja nie wiem, czy to jest ta walka zaskryptowana, czy jakby odpowiedni moment blokowania ataku powoduje, że takie pojawiały się inne sekwencje w walce. Myślę, że trochę jest chyba skryptowana mimo wszystko. Bo nagle pojawili się dwaj przeciwnicy jednocześnie. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Mam szukać ogień. Nie, myślałem, że po prostu musimy się podpalić albo coś w tym stylu. No, lepiej się nie podpalajmy. Czekaj, weszliśmy stamtąd, tam jest płomień. Myślisz, że to nam coś pomoże? Jest też to z ciała. No, to można nazwać ofiarą. Przenieśliśmy się chyba w czasie. Tak, to są chyba wydarzenia z przeszłości, tak. Bo... O, możemy teraz przejść tutaj. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering if you refuse to look at it. Spójrz, koniec. Wszystko wróciło do normy, tak. Koniec wizji, możemy iść dalej. Ale druk nam mówi, że musimy patrzeć na cierpienie cały czas. Tak, nie można zapominać, że to jest bóstwo iluzji, tak? On będzie nam takie pewnie iluzje serwował. Czy bóg iluzji czy ognia? Nie, a nie, ten ognia, nie. A, ognia. Musimy znaleźć inną ścieżkę. Tam jest jakaś ścieżka. Coś ci, że musimy iść tam zgodnie. Chyba jakoś, nie? Czekaj, jak? Ona nie może skakać, nie? Tutaj coś mogę zrobić. Tędy mogę iść. Tutaj chyba w prawo mogę skręcić? Można, tu jest kolejny monolit płas. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Cały czas jest mowa o dziewięciu światach, jednak my krążymy tylko w świecie zmarłych. Myślałem, żeby tędy przejść, ale chyba musimy iść do bramy. No, chyba tutaj tak, musimy przejść do tej bramy. Przynajmniej na razie. Musimy znowu odpalić to z ciał chyba, co? Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Więcej ognia. Myślę, że gdzieś tutaj się znajdzie, albo faktycznie będziemy musieli przyjść w tej belce, którą wskazałeś. O. Nie? Zobacz, coś myślę, się, już, myślę, coś się, się zmieniło. Przez chwilkę. It's too far. She'll never find it. She'll never make her way back. She needs to remember the way back. What happens when she finds it? Everything will burn. Concentrate on where you're going. She needs to remember the path. Everything will burn, then how will she find the way back? She won't be able to tell. Ofiara. Tam jest druga ofiara. Czy mogę iść tędy? To jest monolit. The Northmen say that the defender of Muspel is called Surt, the foremost of the fire giants. His name means the Black One.
because he is like something burnt. The Northmen believe that he sits at the border of Muspel with his flaming sword, and at the end of the world he will leave his post. He will travel to Asgard and Midgard, waging war against all the gods. He will be victorious, and then burn the whole world with fire. Czy będę możemy tu wejść? Tutaj chyba. Mogę tu wskoczyć? Może koleżanka, czy mam... Nie, czekaj. No nie, no skoczyć nie mogę, ale mogę... Czekaj. Na lewo? Tutaj coś jest, no. Musimy przyjść dookoła. Pewnie podpalimy obie te ofiary w ołtarze. Tu jest jeden. Może pochodnie trzeba kogoś znaleźć. Chodźmy dalej na razie. The Northmen made fire sacrifices. Burning slaves like me to reveal the path to Surt. I searched for meaning in their suffering, in their eyes. But they just screamed like helpless pigs. Okej, doszliśmy do ołtarza. I tu jest chyba nasza ofiara. Uciekać. Duchy mówiły wcześniej, że musimy drogę zapamiętać, ale droga powrotna jest zamknięta. Uciekaj tędy. Bo tędy trzeba uciec, no. Tak. Skacz. Nie mogę skakać. Udało się. Faktycznie dużo wyrobnie. Nie udało się? Właśnie jak to wygląda trochę szczerze, nie? Nie udało się. Nie udało się, chyba musiałem szybciej biec. No ale w ogóle gdzieś było zamknięte, ta brama była zamknięta. A był drugi ołtarz gdzie? Czekaj, bo... Nie, jest... No nie, to jest ofiara, musimy ją podpalić i... Biec? Spróbujmy jeszcze raz, no może... Zgnilizna jeszcze do naszej głowy się nie dostanie, jak zginiemy drugi raz raptem. Miejmy nadzieję. Po prostu szybciej musimy to wykonać, tak? Myślisz? Chyba tak, no. Answer your prayers, Senua. I asked the gods for mercy, all of them, even theirs. None answered. In the end, I set myself free. Defy the gods, Senua! Find your own path, like I find mine! My gods abandoned me! I am alone. Nie jesteś sama. Masz nas. Jesteśmy twoimi głosami. Rozumiem, że jak to znielizna postępuje, to ta ręka staje się coraz bardziej czarna pewnie, tak? Tak. Wcześniej sięgało nam troszkę niżej, teraz no, jest tak. Prawie pod łokciem. Niebezpieczeństwo. Czyli mamy pasek życia na własnej ręce, no, tak naprawdę. Tak, masz rację. Tu jest kolejna brama zamknięta. Tak, i pewnie kolejna ofiara do znalezienia. Find the fire, Senua. To follow the path to Surt.
Okej. Cały czas sobie robimy to samo, czyli szukamy ołtarzy, tak? Tak, zobacz, tam coś jest. Sprawa, są jakieś znaki. Musisz być zawsze gotowy do walki. Bo do ucieczki, jak przed chwilą. Miał to miejsce. Dobra. Taka MK oraz R. The Northmen of Hell worship the Devourers, insatiable gods of darkness. I come from Erin, Senua, where I once followed my own gods, the Tuatha De Danann. Why did you abandon your gods? Senua, I was a man of knowledge, not a warrior. To survive, I did things. Bad things. Like you, Senua. The man I once was has died. And when that happens, even gods you worship can die with you. Czy to jest dalej głos Drucha, czy naszego ukochanego? Nie wiem. Jak myślisz? Teraz trudno mi to stwierdzić, szczerze mówiąc. To może coś będzie. Czekaj, te znaczki zniknęły. Tak, bardziej były chyba na zewnątrz, tak, co? Na zewnątrz. Znowu się pojawiają gdzie niegdzie. Chyba ich największe skupisko było tutaj. To, czekaj, to są jakieś... Tak, mostki X wielkie. Czy to jest może to? Jakoś... O, tak, teraz, między drzewami. Zobacz. Okej. Nieźle to wymyśliłem. Czyli tutaj perspektywa bardzo ważną rolę odgrywa. Tak, szukaj tych dobra, znaków. Teraz RK. Skupmy się przez chwilę. Aha, gdzieś tutaj. Tutaj coś... Czy tu, czy bardziej tam? Było chyba ich więcej. Tak. Rozejrzyjmy się. Czekaj, może trzeba wejść do środka jednak. Patrz, tu jest kolejny głaz. The Northmen believe that the world will be destroyed someday. They call it Ragnarok, the destiny of the gods. Asgard will be attacked by Surt and the Fire Giants. A monstrous wolf will swallow the sun, and the gods will fight in vain against their enemies. There is nothing they can do to prevent it, but Odin ever seeks knowledge and magic, hoping to find a way to postpone that dark day. Dobra, szukamy naszej Arki dalej. Szukamy Arki. Ragnarok to też nazwa, z którą gdzieś się kiedyś spotkałem już. Ale nie wiem gdzie. Może w serialu Wikingowie. Nie oglądałem. Oglądałeś go? Nie. Czekaj, tutaj są te Arki wszędzie. No. Gdzie ona jest? Gdzieś tutaj. Ten dach trochę się układa w taką Arkę. Nic nie uważasz? Nie, na razie nic nie widzę, szczerze mówiąc. Zresztą on jest tak samo pochyły jak... ta noga. Jak tak. Stąd będzie widać może lepiej. To nasze R. Albo nie będzie. Albo wcale nie będzie tak łatwo, jak nam się wydawało. Teraz głosy mogłyby się odezwać, a nie... Tak, nic nie mówią. Podpowiedzieć. A my niestety jesteśmy strasznie zagubieni. Ona się patrzy strasznie w tę stronę, jak... O matko. Aha, czyli to była ścieżka, o której mówisz cały czas. Okej, czyli zauważyliśmy znak, tylko nie wiedzieliśmy jak go odczytać. Jak dobra. Źle. Nieźle. Wstyd. Faktycznie, jeszcze mówiłem, ta ścieżka się rozdwaja. Nie spodziewałem się, że to będzie na ja ziemi też, po prostu. No ale widać, nieźle. Całkiem fajnie to wymyślili. Tak, ciekawa mechanika jakby przychodzenia kolejnych etapów w grze. Tak. Aczkolwiek sporo nam to zajęło. No, za jakieś 5 minut, jak nie lepiej.
kolejna próba. Może teraz nie spłyniemy. Może sprawdź najpierw, dokąd mamy iść. No... No właśnie. Dobra, doprowadzi nas ogień. Dokąd mam biec? Wracamy? Tam są drzwi, zobacz. Nie przez ogień, nie przez ogień. No chyba coś źle biegnę. Musisz ominąć ten ogień. Chyba dobrze. Aj, źle. No nie, robi się niebezpiecznie. Nie, no tutaj dobrze było, czekaj. Co, teraz tutaj? A, w ten sposób, na koło trzeba było powiedz. O nie. Chyba nie zdążymy. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Nie wiem, masz zaskoczyć, myślisz? Bo tak, no. Teraz w prawo? Tak, to. Nie. Dawaj, już blisko. O nie! Tego się nie spodziewałem. Nie też, nie? Głosy nam podpowiadają, że ktoś jest za nami cały czas. No właśnie, na przykład w ten sposób. Dobra, biegniemy dalej. Możemy biec. Że udało nam się przejść przez kolejne etapy drogi do Boga Ognia. Mhm. Natomiast utniemy tutaj nasz odcinek, przerwiemy i w kolejnym odcinku myślę, że spotkamy się już z tym olbrzymem ognistym, który nas cały czas czeka. Tak, jak będziemy musieli dalej szukać cały czas tych baterek przez 15 minut, to się może w naszym przypadku różnie skończyć. Tak. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy na kolejny odcinek.